ja w ogóle tak zastanawiałem się, na jaki temat i co i jak powiedzieć, i generalnie Bóg mnie bardzo, bardzo poruszył jakby moje serce takimi pełnymi wersetami, które generalnie w jakiś sposób tak mocno zahaczyły mnie, że aż spowodowały takie coś, że aż tak zachwyciłem się tym. I w 2 Koryntian 5 rozdział jest napisane tak. Dziękuję bardzo. Od 14 wersetu. Każdy może oczywiście sobie zobaczyć jakby później jakby cały kontekst. Ale 2 Koryntian 5, 14 jest napisane tak. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. I zawsze zastanawiałem się, o co chodzi z tym wersetem. Że miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jakoby przymusza. Bo to chodzi o to, że miłość Boga, ona, on mówi w nawiasie przymusza, tak? W nawiasie, jak to się nazywa? Cudzysłowiu. On mówi w cudzysłowiu, bo ona nie przymusza. Miłość nigdy nikogo do niczego nie jest w stanie przymusić. Bo miłość zawsze jest po prostu miłością. A miłość, ona z natury nie ma jak, żeby... Można powiedzieć przynagla, dokładnie. Więc a inne tłumaczenia mogą tak też mieć, że miłość Chrystusa bowiem przymusza nas. Czyli chodzi o to, że ona tak powoduje w naszym sercu, coś takiego powoduje w naszym sercu, że my sami jakby chcemy. W tym sensie miłość Boga nas przymusza. I to, proszę? Przekonuje nas. To jest jedyny jakby sposób, jedyna możliwość tego, żeby Bóg nas prowadził. Bo On tylko i wyłącznie może nas prowadzić miłością, a w żaden sposób On nie może nas poprowadzić. Przez wiele lat, tysiące lat Bóg nie był w stanie prowadzić człowieka przez zakon, przez prawo. On było prawo, ale człowiek i tak zawsze się uchylał. I wreszcie przyszła miłość, która objawiła się, tak jak czytaliśmy to ostatnio w 1 Jana 4, gdzie było napisane, że przez to, że Jezus umarł za nas, objawiła się miłość Boża. A więc dlatego to z krzyża Jezusa, z Jego doskonałej ofiary płynie miłość. W ten sposób objawiła się miłość. A to jest jakby troszeczkę inny temat, ale skupmy się na tym, co jest tutaj napisane. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, czyli po prostu powoduje w nas takie pragnienie, że nam się chce, i potem jako tych, którzy uznaliśmy, to jest słowo, które też mówi, że uświadomiliśmy, uznaliśmy, czyli spowodowali, zrobili coś takiego w swojej głowie, w swojej świadomości, w swojej decyzji, zrobili coś takiego, że jakby przyszła świadomość do nas, tak jakby taka prawdziwa, głęboka świadomość, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Czyli i co to znaczy teraz, tak? Że skoro jeden umarł za wszystkich i wszyscy umarli. A więc to znaczy, że skoro Jezus umarł za wszystkich, stwierdził, ja idę na krzyż, ja umieram, tak jak właśnie to, co to jest szok, bo ja nigdy nie myślałem o tej przypowieści, co Jezus powiedział o tym kimś, kto pracował w polu i odnalazł skarb. Kojarzycie ten z Nowego Testamentu tą przypowieść? On odnalazł skarb, zobaczył, jaki ten skarb jest cenny, co on robi, jaki to jest wielki skarb, i on sprzedał wszystko, co ma, byleby kupić to pole, aby uzyskać ten skarb. I dokładnie właśnie to zrobił Jezus i Ojciec w niebie, tak? On oddał wszystko, co ma, najcenniejszego, i teraz co on zrobił? On oddał najcenniejszego, aby wykupić pole, żeby mieć skarb. I teraz... I tu jest napisane właśnie o tym, że skoro jeden umarł za wszystkich, on właśnie tego dokonał, że on oddał najcenniejsze, bo dla niego byliśmy na tyle cenni, że on był chętny do tego i chciał, bo pokochał, aby nas wykupić. I dalej jest napisane, ponieważ skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. No i teraz pytanie, co znaczy, że wszyscy umarli? Tak? To jest jakby od razu nasuwa się. Ale przeczytajmy jeszcze 15 werset. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, najpierw powiedział
wszyscy umarli, a teraz mówi ci, którzy żyją, o co Kaman, tak? A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Kojarzycie, bracia i siostry, zawsze było tak, że na naszych spotkaniach wspólnoty rozmawialiśmy o doskonałym dziele Jezusa. I zawsze wszystko, o czym rozmawialiśmy, to dotyczyło tego, że przez to, że Jezus umarł za nas na krzyżu, On spowodował, że staliśmy się święci, staliśmy się sprawiedliwi, staliśmy się czyści, staliśmy się ukochanymi dziećmi Boga. Teraz już na zawsze my jesteśmy w jedności z Bogiem. Śmierć Jezusa spowodowała to, że mamy teraz relację z Bogiem już na zawsze. I nic nie może tej relacji w jakiś sposób nam wybić, zmienić, nie nasz grzech, nic kompletnie, ponieważ relacja z Bogiem zależy od tego, co On zrobił, a nie od tego, co my robimy. I teraz, ale mam wrażenie takie, że przychodzi coś nowego w tym objawieniu o zbawieniu, o łasce Bożej. Nie tylko to, że On uczynił nas sprawiedliwymi. Ale i my tak jakby zawsze myśleliśmy w kontekście siebie, na zasadzie, okej, ja jestem sprawiedliwy i to jest super, bo z tego wynika całe nasze życie. Ale teraz kolejny i pewnie nie ostatnie, bo takich różnych objawień, które wychodzą z Ewangelii łaski, z doskonałego dzieła Jezusa, jest też to, że właśnie, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie. Generalnie, co robi Ewangelia łaski? Co robi doskonałe dzieło krzyża? Jezus umarł za nas i On powiedział, już Ty nie koncentruj się na sobie. Bo dlaczego? Bo Ciebie nie ma. Koniec. Tak naprawdę. I wbrew pozorom, On nas uwolnił dzięki właśnie temu, że powiedział, nie koncentruj się na sobie. Bo kiedy koncentrujemy się, kiedy jakby w jestestwie, w tej świadomości nosimy to zrozumienie, że moje jest ważne, ja jestem ważny, to jak się czuję jest ważne, czy ktoś mnie obraził, mnie czy ktoś obraził, to jest ważne, czy ktoś o mnie myśli tak lub tak, to jest ważne. To wszystko, jeśli dla ciebie jest ważne, to oznacza, że ty myślisz o sobie. I okej, to nie jest nic złego, w sensie my wzrastamy, my jakby wzrastamy w Bogu. I na pewnym etapie to jest okej, ale przychodzi moment, kiedy Bóg zaczyna wkładać w twoje serce zrozumienie tego, że to nie moje, nie ja jestem najważniejszy, tylko On jest najważniejszy, bo ja umarłem. Rzymian 6 rozdział mówi, że my zostaliśmy przybici razem z Jezusem do krzyża i dlatego, kiedy tutaj w 14 jest napisane, jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, to oznacza, co to oznacza? To dokładnie oznacza to, co jest w Rzymian 6. Wszyscy umarli, czyli to oznacza, że każdy z nas został przybity z Jezusem do krzyża. Nasze stare życie zostało przybite i nie tylko stare życie w sensie naszych grzechów, w sensie naszego różnego rodzaju, nie wiem, niedociągnięć, naszych upadków, nie wiem, braku odwagi naszej i tak dalej, ale i również nasz stary człowiek w sensie naszego ja. Dlatego, kiedy pamiętacie pewnie, Gabi, patrz, czy 10 minut nie minęło, dlatego, bo to jest, dobra, bo pamiętacie, Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Albo pamiętacie może, kiedy On mówi, jeśli będziesz chciał swoje życie zachować, tak, jeśli będziesz chciał zachować swoje życie, to go stracisz. A jeśli stracisz swoje życie dla mnie, to go zachowasz. I dokładnie tutaj jest napisane o tym samym, że my umarliśmy. My już siebie możemy rozpatrywać jako tych, którzy umarliśmy. Stary człowiek umarł. Ten, który jest w pogoni za swoim ja, który jest skoncentrowany na sobie, on umarł. I teraz jest jedynie co? Jest jedynie On, Jezus. I teraz jakby, ale z czego to wynika? To nie wynika z nas. To nie jest nasza praca. To nie jest tak, że teraz nowy zakon, nowe prawo sobie teraz ustalamy. Musicie. Czasem, pamiętam jeszcze w starych czasach w kościele się głosiło, masz umrzeć
i oddać się Bogu i tak dalej. I człowiek tam się tak starał umrzeć i ciągle wiedział, że mu to nie wychodzi. Bo to tak naprawdę nie jest nasza praca. To nie jest coś, co my mamy do wykonania. On po prostu stwierdza fakt. Dlatego, który za nich umarł i został, 14, przepraszam, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Skoro umarł jeden za wszystkich, to wszyscy umarli. On mówi, nie ma pomiędzy tym jakiejś roboty do wykonania. Wiecie, o co mi chodzi? On mówi, bo mogło być tak, że skoro jeden umarł za wszystkich, wszyscy zaczęli, nie wiem, zapracowywać sobie i wierzy i jakby na zasadzie, że po prostu robić różne fajne, pożyteczne uczynki i to spowodowało, że wtedy oni umarli. Nie, on umarł, a wtedy, kiedy on umierał, my byliśmy przybici razem z Jezusem do krzyża. I to w tym sensie właśnie wydarzyła się nasza śmierć. I dlaczego jakby to jest istotne i ważne? Ponieważ tak naprawdę to powoduje, że stajemy się totalnie wolni. Zaczynamy być wolni od opinii innego człowieka. Zaczynamy być wolni od tego, że ktoś na mnie krzywo się popatrzył. Zaczynamy być wolni, nie mając poczucia, że coś komuś musimy dać. Nie wiem, że ja coś muszę. Przestajemy mieć to poczucie, że cokolwiek musimy. Nie ma nad nami czapy, która powoduje, że my czujemy się przymuszeni i przez to czujemy dyskomfort. Nic nie jesteśmy winni wobec innych, tylko miłość. Tylko jeśli chodzi o wzajemną miłość. Dlaczego? Bo stary człowiek umarł i teraz miłość zaczęła panować w naszym życiu. Ponieważ jak zabierzesz ja, swoje ja i będziesz po prostu funkcjonował w społeczeństwie, to wtedy jedynie co będzie po tobie widać, to miłość. Tak naprawdę. Gdziekolwiek nie pójdziesz i jeśli ty nie liczysz się, ty stwierdzisz, ok, no taki eksperyment na przykład, tak? Ja nie liczę się, no mój interes akurat tutaj nie jest ważny. Na przykład, co inny człowiek od ciebie uzyska? Co może uzyskać od ciebie? Tylko miłość. I w Rzymian 13 rozdział, chyba 5 werset, jakoś tak jest napisane: nie bądźcie nikomu nic dłużni, jak tylko wzajemną miłość. I teraz, kiedy my czytamy te jakby wersety, że on umarł i my umarliśmy razem z nim, on umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, bo tak naprawdę odzyskaliśmy życie. Życie nie nasze, swoje prywatne, tylko jego życie. My zaczęliśmy żyć Jego życiem, bo pamiętacie, apostoł Paweł w Galacjan 2:20 mówi, żyje już nie ja. Więc w tym sensie on mówi też, że oni żyją, ale w jakim sensie? Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, a moje życie teraz w ciele, tutaj jest życiem wiary. Czyli, okej, ja oddałem swoje życie, ja stwierdziłem, ja nie mam życia, ja chcę być wolny. Od samego siebie. Chcę być wolny od moich różnych, nawet problemów, które przychodzą do mojego życia. Ostatnio, jakby taki okres w życiu przychodzę, że uczę się żyć, będąc wolnym od problemu, będąc wolnym od ciężkich, przeraźliwych jakichś myśli, które mogą całkiem być realne, ale które uczę się, żeby nie powodowały we mnie mojej atmosfery życia, żeby nie kreowały atmosferę mojego życia. Bo wiem, jak zaczynają kreować atmosferę życia te wszystkie myśli ciężkie, problemowe i tak dalej, to ja zaczynam żyć w smutku, zaczynam żyć w takim non-stop Emocje. ciśnieniu. Tak, takie emocje właśnie, które... Niemocy, niemocy. Takie niemocy. Niemocy, ale właśnie jeśli byś powiedział emocje, to bardzo też trafnie, dlatego że co robi diabeł w takich sytuacjach? On wykorzystuje bardzo emocje. On mówi... A, popatrz na swojego syna i zaczyna rysować swój reżyserski obraz, reżyserować, jak to może wyglądać. I teraz, jaki jest jego cel? Żebym jak najdalej był od Królestwa Bożego. Bo w Królestwie jest szczęście. W Królestwie Bożym jest radość. W Królestwie jest inna perspektywa patrzenia. Ty patrzysz na te same rzeczy,
to, co patrzy twój sąsiad, kolega, tam brat w Jezusie, i ty patrzysz, nie ma żadnego problemu, wszystko jest dobrze, bo ja jestem w Jezusie. Nic nie może takiego się wydarzyć, że może mnie zmiażdżyć, że może mnie rozbić, że może po prostu poćwiartować mnie. Nic nie ma takiego. Nawet śmierć nie jest tym czymś. Ale co robi diabeł? Bierze emocje, żeby kreować swój sposób interpretacji rzeczywistości po to, żeby powiedzieć, zobacz, nie jesteś w Królestwie Bożym. I kreuje swoje królestwo. I w naszych głowach toczy się walka o to. I dlatego ja, przechodząc ten czas, wszystko, co jest z tym związane, ja mocno zacząłem zastanawiać się, przecież to nie może być tak, że ja żyję tą rozpaczą. To nie może być tak, że ja żyję tym smutkiem, że żyję tymi ciężkimi chwilami i one mnie tak jakby duszą, tak jakby biorą mnie za szyję i po prostu próbują mnie dusić. I to dla mnie było po prostu mega trudne, mega takie szokujące, kiedy i potem w pewnym momencie, jadąc pociągiem zresztą do Maxa, ja pytałem Boga, o co chodzi, o co chodzi? I pamiętałem ten werset, że to miłość Boża, ten pierwszy Jana 4, jeśli się nie mylę, gdzie jest napisane, że doskonała miłość usuwa strach. W jaki sposób doskonała miłość usuwa strach? Doskonała miłość usuwa w taki sposób. Doskonała miłość kiedy była? Kiedy Jezus umarł na krzyżu. To była doskonała miłość. Ojciec cierpiał bardziej niż syn. Ale Rzymian 6 rozdział mówi, że zostaliśmy przybici razem z Jezusem na krzyżu. A więc stary człowiek, ja, został przybity z Jezusem do krzyża i miłość Boża, która właśnie wydarzała się, kiedy umierałem z Jezusem na krzyżu, ona usunęła strach. Dlaczego? Bo stary człowiek umarł. Przestało ten ja, który żył tym swoim życiem, tą samosprawiedliwością, swoim staraniem, swoją próbą uzyskania przychylności Boga, swoim próbą rozwiązania życiowych problemów, swoją próbą dogodzenia człowiekowi, podobania się ludziom, aby ludzie mnie kochali, próbą, nie wiem, jakiegoś rodzaju szukaniem sposobu doskonalenia siebie. To wszystko musiało umrzeć właśnie tam na krzyżu. I ta miłość, która właśnie wtedy wydarzała się na krzyżu, ona usunęła ten strach z mojego życia. A więc, kiedy ja jestem świadom tego, że umieram na krzyżu z Jezusem, strach znika z mojego życia. Strach jest wtedy usuwany i strach nie ma żadnego wpływu. Ale to dzieje się wtedy, kiedy my zaczynamy też być doskonali w miłości. Czy to dzieje się w tym momencie, kiedy wydarza się w naszej świadomości to, co jest napisane w tym 14 wersecie, że uznaliśmy, że skoro jeden umarł, to wszyscy umarliśmy. My uznaliśmy to. My uświadomiliśmy to i skoro umarł, to my zaczęliśmy żyć nowym życiem, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie. A więc my biegamy w naszym życiu po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. My biegamy w naszym często życiu po to, żeby zatroszczyć się o nasze życiowe sprawy, żeby nam dobrze się wiodło, żeby rodzina miała pieniądze, żeby lekarz nam pomógł, jeśli cierpimy, żeby po prostu, nie wiem, wszystko dobrze hulało i tak dalej. Nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego na zasadzie, teraz nie biegajmy za tym, tak? Ale chcę powiedzieć, co panuje w twoim życiu, co jest priorytetem, co wynika z Ewangelii, co kreuje ciebie, czy to, że ty sam próbujesz zaspokoić swoje ja w postaci zdobywania jakichś, fajnych rzeczy dla życia swojego, czy może ty umarłeś i kluczem jest ten werset, już więcej nie żyje dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Bo wbrew pozorom, to, że my biegamy za tym wszystkim i to jest priorytetem w życiu, to powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi. To powoduje, że czujemy się związani. To powoduje to, że nie czujemy tej wolności prawdziwej w naszym życiu.
tak naprawdę. I dopiero kiedy człowiek rozumie to, ja umarłem dla siebie, kiedy człowiek rozumie, okej, ja żyję dla Niego, wtedy przychodzi ten moment, że człowiek jest wolny od tego wszystkiego i kiedy jest wolny od tego wszystkiego, on nie ma tej ciężkości. To na nim nie wisi, to go nie po prostu nie męczy, nie kontroluje, nie próbuje go w jakiś sposób zamęczyć, zadręczyć, zniewolić. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, czyli ci, którzy umarli, oni właśnie żyją, już więcej nie żyli dla siebie. Czyli co on chce powiedzieć? Że to życie, które będziecie prowadzić, to już nie będzie to życie, którym żyliście, bo tamto życie zbudowane na ja, ono umarło, jego już nie ma. Teraz to nowe życie, którym będziecie żyli, ono nie polega na tym, że wy nim żyjecie dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł, czyli ja żyję dla niego. I dlaczego? I co z tego wynika? To, że jestem totalnie wolny. Bo wreszcie stary człowiek umarł definitywnie, skoro przyszła taka świadomość. Ja żyję dla niego. Po co żyję? Żeby wychować dzieci? Po co żyję? Żeby, nie wiem, posadzić drzewo, żeby zdobyć pieniędzy, żeby pieniądze, żeby, nie wiem, no, po co żyję? Nie. Priorytetem, tym największym celem, po co żyję, jest konkretnie on. Dlaczego tak jest? Pamiętacie ten słynny werset, który cytują wszyscy chrześcijanie? Kiedy będziecie szukać Królestwa Bożego, wszystko inne będzie dodane. I teraz my rozumiemy zamysł, jak to się odbywa, że jeśli będziecie szukać Królestwa Bożego, wszystko się będzie dodane. No właśnie w taki sposób, bo będzie dodane, że ja nie jestem w pogoni. Moim priorytetem życia jest On. Wszystko inne jest poddane temu celowi On, a nie temu celowi ja. I wtedy nagle zauważasz, że żyjesz innym życiem, innym rodzajem życia, którym jest królestwo. I kiedy zaczynasz żyć tym życiem królestwa, to widzisz, że wszystko jest dodane. Dlaczego? Bo masz inną perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Bo kiedy wstępujesz w królestwo, wchodzisz w królestwo, masz inną percepcję, inny sposób patrzenia, inną pozycję patrzenia, jak to się mówi, że od... Punkt widzenia, coś co po prostu inaczej widzisz rzeczywistość. Dla kogoś to jest po prostu na przykład beznadziejna, trudna sytuacja, dla ciebie to jest nic takiego, bo wiesz, że jesteś w królestwie. Ile razy pewnie wy też mieliście tak, że ile razy było w ten sposób, że przychodziłeś trudne chwile i czasem byłeś załamany z tego powodu. A ile razy było tak, że przychodziłeś trudne chwile i patrzyłeś na to, będzie dobrze, ja jestem w Jezusie, wszystko będzie dobrze. I wiem po sobie, przychodziłem na tam, nie wiem, badania, przyszły syna na przykład, patrzę w te badania. I zaczyna diabeł rysować i siedzisz taki. Mimo, że jesteś w królestwie, nie wiesz, że jesteś w królestwie. Tak jakby ci ktoś głowę w piach wsunął i nie widzisz tej prawdy rzeczywistości królestwa. Nagle jest kolejny dzień, dokładnie taka sama sytuacja, ale patrzysz już, nie wiem, słuchałeś Słowa Bożego, ono przemieniało twój umysł, nie wiem, Dana posłuchałeś, coś spowodowało, że zacząłeś widzieć tą rzeczywistość inaczej i nagle po prostu na te same problemy patrzysz zupełnie w innych kolorach, w innym świetle. To powoduje właśnie to Królestwo Boże, w którym my jesteśmy. To prawda, tak jak... Prawda. Tak. To tak jak bardzo mi się podoba tam Narnia, kojarzycie ten film. Oni żyją w swoim świecie, mają tam swój ciemny dom, jest wszystko tak jak jest i nagle w pewnym momencie ktoś tam chowa się do szafy i przez te płaszcze przychodzi w inny świat, który jest kompletnie inny w ogóle już ten świat i po prostu człowiek w tym nowym świecie, oni odkrywają coś niesamowitego, cudownego. Dokładnie to samo jest Królestwem Bożym dla nas, ten inny świat. Ja bym chętnie bym nazwał jeszcze Królestwo Boże inny świat, żeby to było bardziej czytelne dla naszego społeczeństwa. Tak? To jest po prostu inny świat, bo Królestwo Boże to pewnie kojarzy się często ludziom z tym, że ktoś umarł i
Królestwo do Królestwa Niebieskiego poszedł. No i to, nie, Królestwo Boże, ono jest pośród was, mówi Jezus. Ono jest pośród. My jesteśmy w Nim, my Nim żyjemy, Nim oddychamy. To, czym oddychamy, to jest Jezus, który jest powietrzem tego Królestwa. On jest Królem. A więc percepcja, zrozumienie, świadomość, poczucie, emocje, wszystko jest inne w Królestwie. My pragniemy tego, żeby nie żyć tym światem, na tym, jak to się mówi, padole. Padole łez. Na tym, żeby nie żyć na tym padole łez tutaj na ziemi. Bo tu wszystko, jeśli nie będziemy tu żyć w królestwie, to wszystko dla nas będzie ciężkie. Wszystko dla nas będzie trudne. Będziemy musieli pustkę zapełniać nie Jezusem, tylko czymś innym. Ktoś alkoholem, ktoś narkotyki, ktoś gry komputerowe, ktoś. No przeróżne, przeróżne. Ktoś znajdzie sobie, zdziwiłbyś się, w czym może znaleźć zaspokojenie swojej pustki. Ale jeśli jest królestwo, tam nie ma pustki, tam nie da się mieć pustki. Tam jest tylko miłość, która panuje, bo nie ma własnego ja. Dlaczego Jezus mówi, że do dzieci należy królestwo? Bo dzieci nie mają ja w swojej szczerości. Oni w swoim podejściu, oni są otwarci jak nadzy, no po prostu jakby, jak to powiedzieć, no że dla bezinteresowni. Ty im zapytasz na przykład, oczywiście jak już dziecko się podkwalifikuje, będzie już wiedziało co jak, no to będzie mówiło to moje, tak? Ale póki jest w tym nieskażonym, w sensie jako dziecko, jako po prostu, jako ono jest po prostu, ono serce odda, ono wierzy we wszystko co powiesz, ono nie ma poczucia wstydu, ono nie ma poczucia, że ktoś na niego krzywo się patrzy, ono to ma gdzieś. Ono żyje tak, jakby nie było ja. Nie da się go obrazić nawet. Oczywiście, jak go kopniesz, no to dziecko będzie miało urazę, bo ono jest bardzo, proszę? O, to. Natomiast nie da się, powiesz, no na przykład ty taki siaki, a ono nawet nie wie, że to jest obraza. Małe dzieci, które rosną na przykład w patologicznych rodzinach, gdzie rodzice bardzo z nimi źle się zachowują, postępują i tak dalej. Często mają tak, że oni, dzieci są obrażane, dzieci nie wiedzą, myślą, że to jest normalne. Myślą, że tak po prostu się żyje, tak? Że takie jest życie po prostu. Nawet nie myślą o kategoriach. A więc bądźmy podobnie, tak? Żeby po prostu naszym elementem naszego życia nie było już moje ja. Koniec. Jezu, ty, tak jak Ty umarłeś dla wszystkich. Wszyscy umarli, więc skoro wszyscy umarli, a więc oni żyją. A skoro żyją, to nie żyją już dla siebie samych. No bo umarli. Bo ten, który miał żyć dla siebie, on umarł. Teraz żyje tylko ten, kto może powiedzieć, że już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. A moje życie w ciele, owszem, mam życie w ciele, dalej, Paweł tak mówi, ale uwaga, to jest życie wiary, wiarą Syna Bożego. Czyli, aha, wiarą, czyli co to znaczy? A to oznacza, że to jest świadomość tego, że jestem w królestwie. Moja percepcja patrzenia jest inna. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy. On mówi o tych, którzy z nim chodzili wtedy, tak? My teraz interpretujemy Jezusa, jakby patrzymy na Niego nie perspektywy cielesnej. My wiemy, jaki On jest, że On umarł, jak On kocha. I dlatego my teraz nasz, i teraz również nikogo innego, do nikogo innego my nie podchodzimy według ciała. Dlaczego? Bo nie jesteśmy winni nikomu nic oprócz wzajemnej miłości. A więc, czyli co to znaczy? Jeśli mój brat popełnia jakiś, robi coś złego, na przykład wobec mnie. Ja nie podchodzę do niego według ciała. Według ciała, to według Rzymian 8, to jest na zasadzie prawa. Że traktuje, ten kto żyje cieleśnie, on żyje pod prawem. Taki wniosek nasuwa się z Rzymian 8. I teraz, ja nie traktuję go na podstawie prawa, bo ja nie znam go według ciała. Co to znaczy? Ja widzę mojego brata jako sprawiedliwego, jako czystego. A co to powoduje? Ta miłość, która żyje we mnie. Bo ja nie znam, ja nie jestem nikomu nic dłużny, jak tylko miłość.
I teraz, kiedy zaczynasz żyć tak, że jesteś dłużny tylko miłość wobec swoich braci i sióstr, to wtedy to jest szokiem dla innych. Na przykład, gdybym ja zaczął tak żyć idealnie, do czego wciąż dążę, przez łaskę. W sumie to ona, na tyle, na ile staje się świadomszy jest takie słowo, świadomy, bardziej świadomy. Ciekawy ten język polski, nie można tak powiedzieć, świadomszy, nie można, ale bardziej świadomy. No, można, no. Kto mi zabroni? Czym bardziej staje się świadomy, to tym bardziej widzę, jak sam reaguje. Ale co by było, gdyby pewnego dnia budzimy się, na przykład wstajemy i moja żona widzi, a ja wam stop po prostu tylko miłością rzucam na prawo, na lewo. Ona tam na przykład krzyknęła na mnie, a ja nie wiem. A ja nie wiem co. Tak, kochanie, zrobię to. Wtedy mi to się od razu kojarzy z byciem pantoflarzem, więc muszę się połapać w tym. Ale chyba to jest jednak tędy droga. Bo jeśli miłość działa we mnie, ja nie znam nikogo według ciała, więc ja nie muszę reagować tak, jakbym znał ją według ciała. Winny miłość, jeśli mówię tak słowo, ale to nie wynika z tego, że ja mam prawo, tak, że ja teraz muszę dać miłość, tak? Niech to wyniknie z tej świadomości, z tego zrozumienia, z relacji z Bogiem. I kiedy my mamy relację z Bogiem, to nasz umysł jest przemieniany. I też kiedy my na przykład modlimy się wspólnie jako wspólnota, modlimy się jako jedno ciało, ciało Chrystusa, tak? To w tym momencie On też chce przemieniać nasz umysł. On chce jakby powodować w nas te zmiany, żeby to, jak diabeł próbuje nas oślepić, żeby to zniknęło z naszych oczu, tak żebyśmy widzieli królestwo pośród nas. To jest celem. I dlatego tutaj, tu gdzie jest napisane, a chociaż znali, dlatego odtąd my nie znamy nikogo według ciała, bo nie jesteśmy winni nic nikomu oprócz wzajemnej miłości. Dlatego nie znamy według ciała. Tak? I potem 17 werset. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I on to mówi właśnie w kontekście tego objawienia o tym, że nie żyje dla siebie już. Tak? Że do tej pory retoryka naszych jakby rozmów polegała na tym, okej, Jezus umarł za mnie, jestem sprawiedliwy. Ale teraz przychodzi to samo zrozumienie, ale i nowe, że teraz ja nie żyję już dla siebie, na tym bo to wynika z tego, kim ja jestem. Tak? Bo ja umarłem, stary człowiek umarł i teraz to wynika, że ja już żyję dla Jezusa. I życie miłością, ono zawsze myśli w kategoriach innego, dawania. Miłość, ona nigdy nie jest w kontekście tego, że co jest ważne dla mnie. Bo kiedy coś jest ważne dla mnie, to ja jestem niewolnikiem tego, co jest ważne dla mnie. A kiedy ja jestem, nie mam własnego ja, bo ono umarło na krzyżu, wtedy miłość, ona mówi, co jest ważne dla brata i dla siostry. Dlatego Jan mówi, że ten, kto nienawidzi swojego brata, on nie poznał życia Bożego, bo on żyje starym życiem. Owszem, on umarł, ale on nie uświadamia sobie, że on umarł. Dlatego żyje starym życiem. Bo można być nowym człowiekiem, ale nie wiedzieć o tym, że jestem nowym człowiekiem. Można być nowym stworzeniem, ale nie mieć przemienionego umysłu i dalej myśleć, że jestem starym człowiekiem. I żyć jak stary człowiek. Więc w sumie to niczym się nie różni. I wiele chrześcijan, 90 albo nie wiem, badań nie robiłem, ale wiele chrześcijan żyje jako starzy ludzie, będąc tak naprawdę nowymi ludźmi. Ale ponieważ żyją jako starzy ludzie, oni widzą, a moje życie się nie zmieniło. Nic się tak naprawdę, na początku się zmieniło, byłem zakochany w Jezusie, jak się nawróciłem, tyle się działo niesamowitych rzeczy w moim życiu, a teraz widzę, że dalej jest wszystko tak samo. I oni frustrują się i myślą sobie, a to gdzieś mam takie chrześcijaństwo.
zaczynają chodzić na przykład na spotkania coraz rzadziej, zaczynają sobie, ponieważ jakby ta miłość nie kreuje ich rzeczywistości. Bo kiedy miłość kreuje rzeczywistość, to myślisz o bracie, o siostrze, tak jak mówi Jan. Bo główną, tak jak to, dobra, to może ja dobra, to może tak, doczytam tutaj utworzy Jana i kończę. Więc staliśmy się nowym stworzeniem, to co stare przeminęło, jego już nie ma, ono przeminęło i wszystko stało się totalnie nowe, ono jest nowe. I wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. I teraz uwaga, to nie jest nasza praca, to nie jest nasze staranie, to nie jest nasza wysilę się i teraz to zrobię, tak? Nie, to jest napisane, a wszystko to jest z Boga. Ono jest z Boga. Jedynie chodzi o to, aby zaaplikować informację tą do swojego jestestwa. To wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. On pojednał nas, przez to my teraz mamy to nowe życie. I dał nam, i teraz On pojednał, ale nie tylko to, On dał nam służbę pojednania. Pamiętacie, kiedy Jezus zmartwychwstał i był wznoszony do nieba, leciał do nieba jednym słowem, zanim on to poleciał, on powiedział, że powiedział do wszystkich: a wy idźcie i głoście dobrą nowinę każdemu stworzeniu. Pamiętacie, nie? I dokładnie on tutaj o tym mówi. I dał nam służbę pojednania. Każdy jest w tej służbie. Każdy jest częścią tej służby. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. To jest w ogóle niesamowite. To jest troszkę inny temat. Nie chciałbym na nim teraz się skupić. I nam powierzył to słowo pojednania. On nam, czyli ponieważ nie żyjemy dla siebie, On powierzył nam słowo pojednania. Czyli co to oznacza? Nieważne, co o mnie ludzie powiedzą, ja pójdę i będę mówił dobrą nowinę. Nieważne, co pomyśli ten koleś, ale jeśli ja wiem od Boga, że mam do niego podejść i powiedzieć mu dobrą nowinę, ja podejdę i powiem, bo mam. Dlaczego? Bo ja umarłem. Nieważne. I teraz my myślimy, a czy dam radę, czy będzie taka sytuacja. Nie myśl o tym, czy dasz radę, kiedy będzie taka sytuacja. Myśl o sobie, ja umarłem. Stary ten człowiek, który się wstydził, bał się, on umarł. On nie musi się w ogóle już o to martwić. Po prostu myśl ja, w ten sposób. Okej, ja umarłem. A więc, jeśli będzie taka sytuacja, zobaczymy, jak będzie. I teraz przychodzi taka sytuacja i Duch Święty cię zachęca. Nie martw się sobie, że o, nie uda mi się. Albo coś tam. Po prostu nie. Bóg w tobie spowoduje to, że to się stanie, że ty podejdziesz, bo ty jesteś w służbie pojednania. Ale też to nie dotyczy tylko osób na zewnątrz, którzy nie są wierzącymi. To dotyczy również nas wszystkich. Tak jak mówi Efezjan 4 rozdział, że my mamy wszyscy wobec siebie, budujemy się nawzajem. Bo to wygląda tak, że ja mówię słowo dzisiaj tutaj, tak? Ale to, że ty jesteś tutaj, to jest mega zbudowanie dla każdego z nas. Bo jeśli na przykład by przyszła na przykład tylko Iza i tylko Adam i nie ma pozostałych osób, o wiele byłoby trudniej być zbudowanym jakby tym, co się wydarza pośród nas. Kiedy przychodzi i ten, i ten, i ten, to napełnia jakby taką, nie wiem, czy czujecie to jakby, taką nadzieją, taką chęcią, takim, że o, że my tak naprawdę, będąc wszyscy razem, my zaczynamy być budowani. Ten rozmawia z tamtym, ten rozmawia jeszcze z kimś, ten ma słowo dla tego, ten po prostu nawet sam uśmiech, który mamy do brata, siostry, przytulenie, tak jak dzisiaj Konrad mnie przytulił, to tak wydaje się, a nic takiego. To nie jest nic takiego. To, że my nawet używamy takich, jak to się mówi, takich gestów wobec siebie, spontanicznych, wynikających po prostu z miłości, to jest mega budujące. Czasem nie uświadamiamy sobie, bo my patrzymy na życie z perspektywy takiej, jak przyzwyczajeni jesteśmy. Tydzień, rutyna, praca, robienie wszystkiego i tak dalej.
I my nie dostrzegamy w tym, ale kiedy zaczynasz być w takiej atmosferze i ktoś przychodzi, cię przytula, wiesz, że zawsze w kościele masz akceptację, wiesz, że zawsze masz po prostu braci i sióstr, z którymi możesz mieć relacje, możesz dzielić się życiem i tak dalej, to wtedy jest zupełnie inaczej. I my myślimy, a ja nie przyjdę, bo na przykład no nie przyjdę z jakiegoś tam powodu. I myślę, to nic jakby nic nie znaczy. Nie, to właśnie znaczy. Bo ty budujesz innego człowieka tym, że ty jesteś, ty budujesz człowieka tym, co ty mówisz, tym, że się uśmiechasz, tym, że po prostu jesteś. I na zewnątrz, i siebie samego też. I ktoś ciebie też buduje. I też to, co jeszcze wspominałem tam dwa czy trzy spotkania wstecz. Ważne jest to, żeby też rozumieć to, żeby wspólnota. Ty nie możesz budować swojej tożsamości w oparciu o te relacje, które masz w wspólnocie. One nie mogą dla ciebie być twoją tożsamością, nie mogą nabrać dla ciebie ważności większej niż sam Jezus. Kościół może być substytutem twojej relacji z Bogiem i to jest bardzo złe, to ty wtedy wpadasz w kanał. Bo jeśli relacja między ludźmi kreuje twoją tożsamość, to kim ty jesteś, jak spostrzegasz siebie, to zawsze się zawiedziesz. Ponieważ każdy człowiek jest kłamcą. Więc to, co to oznacza? To nie oznacza, że ja teraz kłamię. Ale to oznacza, że wobec prawdy Boga ja jestem na tyle niedoskonały, że jestem w stanie być na tle, w kontraście, na tle tego, jak Bóg, jaką Bóg jest prawdą, ja jestem jak kłamca wyglądam. Ja nie zadowolę człowieka w pełni, dokładnie. Ja nie zadowolę to, co właśnie Adam, tak? Że po prostu ja mogę próbować, ja mogę coś mówić, ja mogę podpowiadać, ja mogę przytulać, ja mogę, ale ja nie jestem tak naprawdę kłamcą wobec tego, jak Bóg potrafi to zrobić. I w tym sensie człowiek jest kłamcą, tak? A więc my nie możemy stwierdzić. Ja bym też chciał przeczytać coś o Kościele. To jest tak przy okazji. Chciałbym, żeby to zabrzmiało. Ja to ostatnio odkopałem gdzieś tam. Odkopałem na temat Kościoła. Co? Mam baterii. Nie szkodzi, ja już kończę. I przeczytam coś na temat Kościoła. Kościół jest skutkiem, a nie przyczyną zbawienia. To jest ważne. Kościół składa świadectwo o zbawieniu, lecz nie zbawia. Składanie świadectwa przez Kościół jest miłe dla Pana, bo to wyraz miłości i wdzięczności zbawionych. Kościół jest owocem zbawienia, a nie źródłem. Źródłem jest tylko Jezus. Kościół jest bardzo cenny i ważny, bo Jezus go stworzył, tak? Ale nie może... gdzie to jest? Kościół jest bardzo cenny i ważny, ale ważność Kościoła jest względna. Natomiast ważność osobistej relacji z Panem jest najcenniejsza. Możesz się obejść bez Kościoła, ale nie możesz się obejść bez Jezusa. A jeśli trwasz w Jezusie, a Jezus w tobie, to Bóg zawsze cię poprowadzi do ludzi, aby wspólnie tworzyć Kościół. I to Pan buduje swój Kościół przez osobistą relację z każdą poszczególną osobą. A jeśli relacja z Bogiem jest zamieniona wewnętrzną, strukturalną polityką Kościoła, to łatwo jest stracić prowadzenie Duchem Bożym, czyli łaskę Pana. Bo prędzej wtedy będziesz zależny od człowieka niż od Boga. Każdy wierzący i członek Kościoła jest powołany, aby objawiać Jezusa, a nie poszczególny Kościół. Kościół jest jeden, ale spotyka się w różnych miejscach. Bóg nie dzieli Kościół na lepszy i gorszy, bo Bóg nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Jedyne co, to Bóg jest w stanie jednemu człowiekowi zaufać więcej, a drugiemu mniej, ze względu na otwartość i charakter człowieka. I teraz w tym wszystkim my rozumiemy, że Kościół, on jest tym, co wymyślił Jezus, abyśmy się jednoczyli razem, byli Jego ciałem, ale to nie Kościół jest tym źródłem. Tak, a więc jak to się wiąże z tym, że moje ja umarło? To wiąże się tak, że jeśli ja jestem w Kościele, jeśli ja jestem częścią wspólnoty, Kościoła, społeczności, to ja, tu, będąc tutaj, ja nie jestem winny nikomu nic wobec miłości, tylko wzajemną miłość. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że ja chcę dawać człowiekowi, tak? I to jest moja służba. Chcę pojednywać cię z Bogiem. Ktoś może myśleć na przykład, o, jestem taki niefajny, bo albo ja jestem, nie wiem, niewartościowy. Okej, więc ty, no ten, kto kocha, on jest w stanie teraz powiedzieć, jesteś wartościowy, ale twoja wartość nie opiera się w
tym, że ja ci to mówię. Tylko dlatego ty jesteś wartościowy, bo On ciebie pokochał, bo umarł za ciebie na krzyżu. I dlatego jesteś wartościowy. I w ten sposób dajesz miłość człowiekowi. I wracając do tego, 2 Koryntian, jeszcze miało być z Jana, ale to już może innym razem, bo tam w Jana jest napisane o tym, że ten, kto kocha brata, ten poznał łaskę, ten rozumie życie Boże, ten żyje tym życiem, które Bóg ma dla nas. I potem ostatni werset tego 2 listu do Koryntian, 5 rozdziału. Ostatni werset. On bowiem, no bo wcześniej jest napisane tak, więc w miejsce Chrystusa spróbujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I teraz potem 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On uczynił nas sprawiedliwością Bożą. A więc, podsumowując, teraz my już nie żyjemy dla samych siebie. Dlaczego? Bo my umarliśmy razem z Jezusem. I jedynie, co my jesteśmy w stanie dawać, to wzajemną miłość. I to jest to, co kreuje naszą rzeczywistość. W ten sposób my jesteśmy wolni. I w ten sposób my żyjemy w Królestwie. Dostrzegamy to, że żyjemy w Królestwie. I to powoduje, że więc to życie nie jest dla nas już takie, które nas przygniata, które nas męczy, które nas ściska, dusi, straszy i tak dalej. Bo tam, gdzie jest doskonała miłość, tam nie ma strachu. I to jest niesamowity zamysł Boga. To jest troszkę jakby taki skrót tego, jak można żyć przez wiarę w łasce Bożej, w Królestwie Bożym. Tak naprawdę. Amen.